początek chciałbym was serdecznie przywitać. I tak na dobrą sprawę jestem trochę tak stremowany, się nie przygotowywałem na jakieś przedmowy. Ale skoro tutaj już wspomniano, że Unia Racibórz był klubem całego powiatu raciborskiego, to są fakty. Ja pamiętam jako dziecko, kiedy na mecze w Unii Racibórz zjeżdżał się cały powiat. Ja pamiętam, kiedy na tych łąkach, na tych ogródkach działkowych, które w tej chwili okalają ulicę Srebrną, to tam był jeden wielki parking rowerowy. Właściwie wszyscy ci, którzy mieli, to były lata powojenne, to przyjeżdżali na rowerach na mecze. To było wydarzenie. Mecz w Unii Racibórz to było ogromne wydarzenie. A kiedy w 1957 roku Unia Racibórz weszła do drugiej ligi, no to tutaj stadion na Srebrnej, właściwie w każdym meczu, ja w tych meczach brałem udział, bo, ale za to zaraz trochę opowiem o tej historii całej. To było po 5. Rekord był chyba 12 tysięcy na tym stadionie Srebrnym. Jak teraz czasem tam jeżdżę, to się zawsze zastanawiałem, jak to było możliwe, że tam się mogło zmieścić 12 tysięcy ludzi. A tam był rekord 12 tysięcy ludzi. Unia Racibórz jest znana z tego, że została stworzona właściwie przez wszystkich, którzy grali w tej Unii Racibórz w tym okresie, kiedy ja przyszedłem. To wszyscy byli urodzeni w Raciborzu i mieszkali w Raciborzu. To jest wypadek bez precedensu. Nie ma chyba takiego klubu, który by wywodził się z samych mieszkańców, którzy tu się urodzili. Ja jak przyszedłem w 1958 roku do Unii Raciborz, to byłem jedynym zawodnikiem, który był urodzony poza Raciborzem, w Markowicach. Obecnie już od X lat dzielnica Raciborza. Drużyna powstała właściwie z pracy, co ja zawsze powtarzam, że każdy klub, który chce powstać, to musi się skupić na szkoleniu młodzieży. I Unia Racibórz to zrobiła. Unia Racibórz w 54 i w 56 roku zdobyła dwukrotnie Mistrzostwo Polski Juniorów. Miasteczko, które miało 40-50 tysięcy ludzi, bo to tak mniej więcej wtedy wyglądało, byli dwukrotnie mistrzami Polski juniorów. I z tych drużyn dwóch plus paru zawodników starszych. Ja chciałem tutaj, bo na pewno większość to wy już tych zawodników nie znacie. Z tego pierwszego zespołu juniorów, do pierwszego zespołu przede wszystkim Michalski, Urbas, Kitel, Bugdol. Z tej drugiej drużyny, która zdobyła mistrzostwo w 54 roku, to Klimaszka, chociaż Klimaszka był ich prawdopodobnie chyba w tym pierwszym zespole juniorów, który zdobył w 54 Mistrzostwo Polskich Juniorów. Fink, młodszy Kitel, plus paru starszych zawodników jak Boczek, Kokot, Kusz, Moik, Zaczyk. Zaczyk grał również w tym zespole, pierwszym zespole, który zdobył Mistrzostwo Polski. Myśmy stworzyli drużynę, która była w czołówce, wtedy w drugiej lidze. Ja tu grałem 3 lata i właściwie to co roku brakło nam jednego miejsca, żeby awansować do pierwszej ligi. Oczywiście wtedy, zresztą prawdę powiedziawszy, to się tutaj nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o polską piłkę. My ciągle reorganizujemy tą polską piłkę. W tym roku znów była reorganizacja. Ja grałem w pierwszym roku, to były dwie grupy, była grupa zachodnia i wschodnia. To myśmy zajęli drugie miejsce, a awansował tylko Misz, bo dwie drużyny awansowały do pierwszej ligi. Wtedy w pierwszej lidze grało 14 zespołów tylko. W drugim roku stworzono jedną grupę, to myśmy zrobili trzecie miejsce. Dwie drużyny awansowały, znów nas to ominęło. I w trzecim roku znów reorganizacja, znów dwie grupy, tylko już północ-południe, nie wschód-zachód, tylko północ-południe. I myśmy znów zajęli tam trzecie miejsce czy drugie miejsce. Też nam brakowało jednego miejsca do awansu.
To, co mnie się nie udało, Unia raczej już osiągnęła później w 1963 roku, kiedy awansowała do pierwszej ligi i przez 2 lata grała w rozgrywkach pierwszoligowych. W pierwszym roku bodajże zajęła 8. czy 9. miejsce, a w drugim niestety spadła.